Game Arena, będziemy pół doby praktycznie. Cześć, jestem Maciej Polska, jestem Legend Dragon, czyli Dzieciutko. I słuchajcie, dzisiaj mamy tematykę ważną dosyć, bo musimy wam powiedzieć o PGA, bo tak, w sobotę jest PGA, teraz jak to oglądacie, jest bodajże środa lub wtorek, tak więc informujemy was, że będziemy jednak niecałe 3 dni, bo zrezygnowaliśmy, znaczy ja tak zrezygnowałem i ty też nie jedziesz na 3 dni, tak? Bo się nie opłaca, ponieważ rozmawiałem z Atorem, mam nadzieję, że kojarzycie. I po prostu on mi powiedział, że rok temu na PGA praktycznie nie było co robić przez to, że było mało youtuberów i tak dalej. Stanowiska firm i tak dalej były słabo rozwinięte, można powiedzieć, tak więc niestety no nie będzie co tam robić przez te 3 dni. Szkoda by było po prostu tracić pieniędzy, bo jak sobie przeliczałem, to za 3 dni by mnie tam wyniosło ze spaniem do wszystkim około 300-350 zł. A jak pojadę na dzień, czyli tylko w sobotę będziemy, to tam około 5 dyków jest tam żarcie, wiadomo, nie? Tak więc myślę, że to jest optymalne i będziemy jeden dzień. W sobotę. Będziemy od godziny, nie wiem, słuchajcie. 9, bo na 9 pewnie dojedziemy coś takiego. 9 może dojedziemy, zanim dojedziemy i tak dalej ogarniemy, zanim kupimy też wejściówki. To troszeczkę może minąć, zobaczymy. Bo w sumie ja jestem pierwszy raz, ty możesz powiedzieć, jak to było. Rok temu, no to ogólnie to jest... Ile dano za przepustką? Czekałeś, żeby kupić? Nie, ja kupiłem w Empiku i ja już miałem, ale no, w sumie to szybko kupili to przepustki. Myśleliśmy, że to będą stali z pół dnia, to nie na szybko w czerwcu, to za dwa roku poszło. A tam jest tyle wiary, że no, jak chcesz dostać coś, jak wyrzucają... Najlepsze to są walki o gry, mieli cały kart wyrzucali te gry, że tam się bili, zabijali. Wszystko. Jak coś na GTA 5 rzucili, to myślałem, że umrę tam w tłumie 100 ludzi. Dobra, tak więc myślę, że w sobotę będziemy, jeżeli coś, ja właśnie myślę, czy nie zrobić, wezmę drugi telefon, po prostu kupię startówkę za 5 zł i chyba po prostu na YouTube podam wam numer, że jak ktoś będzie chciał się spotkać na PGA, czy po prostu nagramy vloga z wami, czy coś takiego, to ja myślę, że coś takiego byłoby możliwe, nie wiem, to jeszcze pojawi się najwyżej wideo w piątek, dzień przed i tak dalej, czyli jak już będzie to startówka, obczajmy wszystko, jeszcze może będzie jeden filmik, tak jak myślę, czekajmy do końca tygodnia. Data podana i tak dalej, słuchajcie, no mam nadzieję, że trochę materiałów uda mi się nagrać. Może jakieś zdjęcia, coś z youtuberami, jeżeli w ogóle dopadniemy takowych. Na pewno będzie i sam, i parę innych tam znanych, wiadomo. Ale wiecie, jakie tu będą ich odlegać. Tak więc może być trudno, może nawet uda się z jakimś youtuberem coś nagrać, jak kogoś dopadnie. To ja dopadnę kogoś, to za szmaty będę trzymał, ty będziesz mi pomagał. Albo nie, ja mam zdjęcie z Palasajdem. Ja będę trzymał jakiegoś youtubera i z nim nagrywał, a ty będziesz tłumy odgarniał, nie? No. Tak więc myślę, że coś powinno się z youtuberem jednym, chociaż jakimś znanym nagrać, zobaczymy. Tak więc relacje będą... dopiero jak wrócimy i to będą z odstępem chyba czasowym, co 2 dni vlog będzie. Myślę, że około 10 filmów przywiozę, albo ponad 10, bo liczyłem, że 30 przywiozę, jak będziemy po prostu 3 dni. Tak więc 10 na ten jeden dzień na pewno tam, wiecie, jakieś poboczne, jak w pociągu będziemy jechali i tak dalej, to po prostu coś takiego myślę, że też uda nam się wyprowadzić i nagrać. Ale mówię, to wszystko będzie opóźnione i dopiero dostaniecie te materiały po całej imprezie, czyli po niedzieli dopiero, czyli poniedziałek pewnie będzie pierwszy materiał, jak tam, nie wiem, my odjeżdżamy do swojego miasta i tak dalej, coś tam mówimy, nie? Będzie też na pewno vlog z jedną osobą, to wam w sumie wytłumaczę już później. No i my coś ponagrywamy, może jakąś głupawkę czy coś, nie wiem, pójdziemy na pewno gdzieś na miasto coś zjeść, więc też może coś nagramy, zobaczymy. No, nagramy poradny, jak dostać darmowe frytki w maty. No, zobaczymy. Przemania, nie ma ogórków! No dobra, dobra. A później, tydzień później wrócisz dopiero do domu, co się stało, byłem do 5 dni. O hamburgera, tak. Dobra, no możesz pokazać. O, super nagrody, mamy 3 opaski do rozdania. Mamy 3 opaski do rozdania. 3 pierwsze osoby. O. Jak to chcesz zrobić? Jak 3 pierwsze osoby, które nas znajdą na PGA i powiedzą, że... Powinni się znać GM-a. Czyli jak robimy? Jak ktoś nas pierwszy znajdzie, to zostaje pierwsza osoba, druga i trzecia, tak? No, czy ktoś na innych zasadach? Nie, no muszę być, tak będzie świetnie, bo prawdziwi widok dostanę. No tak więc, jeżeli ktoś podejdzie do nas, to pierwsza, druga, trzecia osoba, a później po prostu będziemy informować kolejnie, jak się ktoś zapyta, że już nie mamy tego po prostu. Może więcej, no to...
No pomyślimy, zobaczymy jeszcze wszystko, tak więc dzięki za uwagę, widzimy się na PGA w sobotę, tak więc zapraszamy Poznań Game Arena, będziemy pół doby praktycznie, mówię, mam nadzieję od 9 do 17, ale nawet do 18 do końca, może pojedziemy jakieś 19 po prostu nie wiadomo, tak więc mniejsza w to. Dzięki za uwagę jeszcze raz, trzymajcie się, cześć, pa, pa. Na razie.